Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo poruszę problem przedłużenia prawa jazdy kategorii B, ale u osoby z brakiem widzenia obuocznego z powodu zeza, z oczopląsem. No i czy taka osoba ma jakiekolwiek szanse u lekarza uprawnionego do badań kierowców? No tradycyjnie jak w moich filmikach zaczynamy od dokładnego zacytowania zapytania z listu od kierowcy z terminowym prawem jazdy. Dzień dobry panie doktorze, zwracam się z pytaniem. Mam wadę wzroku, astygmatyzm nadwzrocznościowy. Nie mam widzenia obuocznego, jest oczopląs oraz minimalny zez zbieżny oczu. Prawo jazdy mam w tej chwili terminowe na 5 lat. Czy na następnych badaniach okresowych mam szansę na przedłużenie tego prawa jazdy? No, co się stanie, jeżeli nie przejdę tych badań? Czy mogą mi zabrać te prawo jazdy na zawsze? Dodam, że noszę szkła, plus jeden na prawe i plus jeden na lewe oko. Proszę bardzo o odpowiedź. No, zacząć by tutaj trzeba od oceny narządu wzroku oraz widzenia stereoskopowego dla tej kategorii prawka i zacytuję tutaj fragment z rozporządzenia ministra zdrowia. Dla kategorii B, B1, B plus E, czyli przyczepy, T, czyli traktory, oczywiście B to są nasze osobówki, w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami. Czyli pierwszy warunek zasadniczy jest taki, że ostrość oka tego lepiej widzącego musi być nie mniej niż 0,6 z korekcją, czyli podczas badania na tablicach Snellena zakładamy okulary i musimy widzieć co najmniej szósty rządek, znaczy rządek, który wskazuje 0,6 na tablicy Snellena. No, dopuszczalna korekcja jest tutaj w granicach plus minus 8 dioptrii, prawda? I można się tutaj domyślać, że ostrość widzenia oka lepiej widzącego no raczej spełnia u tego internatu tę normę, a korekcja pamiętamy, że miał plus 1, czyli jest ta korekcja zdecydowanie poniżej 8 dioptrii. No, sprawa jest jeszcze z oczopląsem. I w przypadku oczopląsu, no, w przypadku jego stwierdzenia, jak również nieprawidłowych prób tak zwanych statyczno-dynamicznych, konieczne jest poszerzenie diagnostyki dodatkowo o tak zwane badanie nystagmograficzne. Jest to poszerzenie celem wykluczenia uszkodzenia układu przedsionkowego. Tak więc w tym konkretnym przypadku wiele zależy od tego, czy już wcześniej u tej osoby wykluczono te zaburzenia, czy nie wykluczono. No, teoretycznie można się spodziewać, że skoro jednak dostała to prawko, no to chyba ich nie ma, chociaż różnie z tymi badaniami bywa. Także jeżeli jednak są, lub lekarz będzie chciał poszerzyć tą diagnostykę i wykryje, no to można się tutaj zdecydowanie spodziewać zabrania prawka, no ale od tego orzeczenia można się odwołać do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Także można się domyślać właśnie, że prawdopodobnie ich nie ma, no a jeżeli ich nie ma, to prawo jazdy najprawdopodobniej będzie przedłużone o następne kilka lat. No, o ile trudno mi powiedzieć, natomiast no, jeżeli pójdzie się do tego samego lekarza, prawdopodobnie o następne 5. Należy podkreślić, że obecna norma dotycząca oczopląsu, jak i widzenia stereoskopowego jest znacznie mniej restrykcyjna od poprzedniej z 2004 roku, gdzie okulary, no i jednooczność praktycznie wykluczały, a oczopląs z urzędu dyskwalifikował kandydata na kierowcę, nawet
prawa jazdy kategorii B. Natomiast jeżeli mimo wszystko masz coś ciekawego do powiedzenia na podstawie jakichś własnych doświadczeń, tradycyjnie serdecznie zapraszam na mojego bloga Badania Lekarskie Kierowców.pl, jak również na inne strony internetowe wytrwałych, tutaj również na kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Także bye bye, mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Natomiast jeżeli masz jakiekolwiek inne zapytanie co do badań kierowców, to również możesz wysłać zapytanie na pocztą elektroniczną i ciekawsze przypadki opiszę na kanale YouTube. Także jeszcze raz bye bye z Wrocławia.